Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza FC, w kolejnym odcinku kariery Robenskiego. Kariery, która ogólnie zmierza w kierunku fajnym. Natomiast, yy, no, mamy długi w sensie. Yy. Nie w sensie takich długów czy problemów, jakie okazuje się, że mają chociażby zawodnicy w serii. A natomiast e, mamy drobne długi, jeśli chodzi o sens. E, jeśli chodzi o sens rozwojowy, bo mamy dwa kafelki, których nie będziemy mogli sobie dodać, niezależnie od tego, e, jak fantastyczne występy będziemy notowali. E, słuchajcie, to co jest w tym momencie bardzo istotne na start tego odcinka, to fakt, żebyście zostawili łapkę w górę, subskrybowali kanał. E, to wszyscy wiemy. Dajcie znać w komentarzach także, co tam u Was. Natomiast w tym momencie, ja chciałbym. Skupić się na połączeniu osobowości z rozwojem zawodnika. Co przez to rozumiem? Playstyle. One są oczywiście mega ważne. Ja chcę, żebyśmy te playstyle Robenskiego mieli jak najbardziej Robenskie. Natomiast problem jest taki, że te osobowości, które tutaj mamy, przekładają się właśnie też na playstyle. Przede wszystkim nie czuję potrzeby tego przyjęcia. Ono jakoś nie jest wybitne i zastanawiam się, no właśnie. Ten playstyle byłby dla nas super, prawda? E, super byłby playstyle e, finezyjny strzał, ale on pewnie też wynika z indywidualisty. Zatem tu sobie zmieniamy. E, natomiast to, co musimy w tym momencie zrobić, e, to e, iść w indywidualistę. Tego bardzo potrzebujemy. Właśnie pójść w, e, w tym kierunku, żeby też może odblokować dryk, żeby odblokować może sprint. Zatem indywidualista jest nam bardzo potrzebny i virtuos. Pomiędzy tymi dwoma osobowościami musimy się mocno przeplatać. Zatem bardzo ważne jest to, żebyśmy te działania, które podejmujemy, podejmowali w jednym z tych dwóch kierunków, więc musimy Unikać punktów duszy zespołu Zatem Robenski zrobi coś fatalnego A mianowicie wyniesie plotki z szatni To jest obrzydliwe, to jest straszne Ja tego nie pochwalam, no ale w tą stronę pójdzie e, Nasz zawodnik e, I powiem szczerze, jestem też ciekawy Tej naszej drogi e, W sensie takim, że e, Czy na pewno ten Ajax jest dobrym kierunkiem Czy może nie wolelibyśmy Rzeczywiście skupić się tutaj Na tej Portugalii e, Bo pasowalibyśmy do tego zespołu Którym jest Pija. No, to może w tym momencie e, zamiast właśnie Eredivisję zastanowilibyśmy się w, nad Portugalią chociażby e, i nad jakimś ciekawym portugalskim zespołem. W sensie Hiszpania też nie jest zła, ale nie ukrywam, że tutaj ta liga serio jakoś tam mnie kusi. E, no, i zastanawiam się chociażby nad Sportingiem, bo zobaczcie, do Sportingu jesteśmy w stanie dotrzeć. Gol z pierwszej piłki to jest do zrobienia opcjonalne. Strzały na bramkę są do zrobienia, udane dryblingi są do zrobienia, ale po prostu zainteresowanie tą ligą portugalską wydaje mi się, że byłoby fajne zresztą, no tutaj na przykład Wizela e, jest już zespołem, do którego e, moglibyśmy się dostać bez problemu. E, no dobra, ale widzieliśmy Porto, Braga, no tutaj udane do środkowania, zdecydowanie więcej. E, pasowalibyśmy na pewno tutaj. No dobra, ale też spójrzmy na to, jak te zespoły grają, bo gra z skrzydłami powinna być dla nas najważniejsza. Porto gra z skrzydłami. No i to byłby na pewno mega ciekawy kierunek, prawda? No bo z polskich zespołów, no to tutaj musielibyśmy już patrzeć na tą topkę, tak? Czyli ewentualnie Raków, ewentualnie Legię Warszawa albo, albo Lecha Poznań, tak? Do Lecha w sumie potrzebujemy. 29 bramek jeszcze. No ale poza tym wszystko inne mamy zrobione. No ale ja bym z tej Polski zawijał, nie ukrywam. No fajnie, tak sobie myślę, że fajnie też by było pomyśleć sobie na przykład nad takim zespołem, wiecie, który gdzieś gra w Europie, a nie jest koniecznie z takiej. Ligi pierwszego wyboru, powiedziałbym, tak? Niemcy, czy, czy, czy może nawet Francja, byłaby interesująca. Tu się zastanawiam, czy na przykład Ligue Deux nas by nie zainteresowało i jakieś takie przejście sobie trochę niżej, albo. No, Monako, powiem szczerze, wygląda super interesująco i nie jesteśmy od tego Monaco jakoś super daleko. Oczywiście potrzebujemy więcej bramek spoza pola karnego, natomiast gdybym wziął Monako i zszedł niżej, nie, nie mogę zejść niżej, bo podniesienie tutaj po prostu sprawia, że tu musi być więcej. Okej, okay, Monako nie może być w takim razie. Zobaczmy, co innego realizujemy sobie blisko, żeby mieć jakiś cel. Jest Lens, aczkolwiek nie wiem, czy w Lens są skrzydłowi, bo tam gra się obiera mocno wahadło. Oczywiście PSG czy, czy Marsylia jest nieosiągalna. Natomiast zobaczcie, Olympic Lyon jest osiągalny. To jest ciekawe. I wiecie co, zróbmy sobie na razie tak, że dajmy sobie tutaj jako ten taki cel Monako, no bo Monako wydaje się być tu rzeczywiście e, bardzo ciekawe i zobaczymy. Daję sobie Monako e, jako e, tę drogę, którą chcemy wykonać i. I zobaczymy, jak to będzie. E, tymczasem, oczywiście, e, musimy skupić się na treningach i e, na tym, żeby e, wypadać tu jak najlepiej. I nie ukrywam, że też jakieś Włochy by mnie interesowały. E, natomiast nie wiem, czy ta Holandia do końca to jest, do, to jest to, gdzie chcemy rzeczywiście skończyć. Gram teraz z ruchem chorzów. E, zobaczymy, jak te zawody będą wyglądały. Wchodzimy sobie z ławki, co z jednej strony daje nam dużo więcej czasu na boisku, bo paradoksalnie tutaj w tej symulacji. E, Mamy więcej czasu na boisku niż w momencie, w którym gramy z pierwszego składu. Natomiast. No, no coś tam próbowaliśmy, ale. Yy, natomiast no przede wszystkim to, co jest istotne, to, yy, to fakt, że straciliśmy troszeczkę miejsce po samym składzie. Ale mam nadzieję, że uda nam się tutaj yy, menadżera do, do siebie przekonać. Dobra piłka. Chyba nie było spalonego przyjęcie. Starałem się uderzyć, ale przegraliśmy po prostu fizycznie ten pojedynek i to było widać. Też pytanie, czy fakt, że nie mamy tych przyjęć wpływa teraz na... Na nasze przyjęcia. Czy, czy będzie rzeczywiście to czuć, że nie mamy tego magnesiku? Zobaczymy. Ja proszę o zagranie od bramkarza, żeby ten też pozbył się tej piłki. Super. Uratujemy to. Świetnie. No i jak najszybciej staramy się tutaj już wrócić na boisko. Zgranie z górą. Z relak możesz to rzucić, ale musisz to zrobić lepiej, chłopie. Tak, te, tak nie można takich zagrań wykonywać. Próba zagrania do mnie. Nie prosiłem o tę piłkę, w ogóle chciałem się wycofać, żeby mógł wycofać mi piłkę z kolei, kolega. Aby mógł po prostu gdzieś tam kręcić z za pola karnego. E, tymczasem mamy przechwyt. E, rozpędzam się tu, mając dużo miejsca. Nie palę tego jeszcze. No ale jeżeli będziemy grali tak powoli, to spalę w końcu. Ale zdążyliśmy uderzyć. Bramkarz to jednak wyjął. No tego się nie spodziewałem, ale będzie jeszcze jedna okazja. Przyjęcie strzał obok bramki. No było blisko, było naprawdę blisko tego, żeby ta piłka gdzieś jeszcze obok słupeczka wtoczyła się i, i dała nam to wyrównanie. No niestety tak się nie dzieje, ja wychodzę tutaj wyżej pomóc kolegom ewentualnie tę piłkę zebrać w przypadku gorszego wybicia. To jednak nie następuje, to zgranie do mnie nie prosiłem o nie, więc miło, że chcieli mnie już tutaj obsłużyć, ale no... No, no widzieliśmy jak było, że, że, że tutaj ciężko, żebym mógł do tego dopaść. Teraz proszę o zagranie, bo tam mam mnóstwo miejsca, puść mnie tu świetnie. Czekamy na naszego napastnika, czy ten wejdzie. Ale mam wrażenie, że bez tego magnesu ta kontrola piłki znacząco gorsza. Tutaj jeszcze chciałem na ślizgu przeciąć to zagranie. Niestety się to nie udało, więc prawdopodobnie odroczona przez arbitra kartka. E, bo no, to kwalifikowało się spokojnie na żółtą. Tu poprosiłem o zgranie, musimy jeszcze tu wycofać. E, rozpędzam się, ale czy dostanę tę piłkę? Nie. Gramy strasznie wolno, e, spóźniamy wszystko tak o przynajmniej jedno tempo. Natomiast teraz zobaczmy. E, fajne to wklejenie się. Liczyłem, że mi zagrają, ale trochę później, dlatego jeszcze nie prosiłem o piłkę, bo chciałem tego jeszcze jednego obrońcy minąć. E, to jednak nie wyszło, natomiast Miguel e, przechwytuje futbolówkę. E, jest Savic. Jestem tu do grania za plecy, tego nie dostałem, ale teraz zobaczmy Sawicz, możesz jeszcze to dać tutaj, e, fajnie, mam piłę na lewej nodze, trzeba uderzać po długim słupku, zablokowany ten strzał, no i jak mówię, modroczona żółta kartka, e, jest... E... Ale i tak akcja sama w sobie już ta nie była najgorsza. Walczymy tutaj o to, żeby coś może z główki podziałać. Nie wyszło, ale jest jeszcze okazja. Dostajemy tę piłkę. E, zagrajmy ją tu, żeby e, mógł Miguel coś z tego e, wykombinować. Jesteśmy tu do grania teraz szeroko w takim razie. Spróbujemy wrzucić. Tam jest nasz napastnik, ale e, Sadlock bardzo dobrze wyblokował e, tę próbę dośrodkowania. E, czekamy w takim razie tu, e, ale też trzeba złapać tę szerokość, która... Do, którą mamy trzymać po prostu jako zawodnik na tej pozycji. Teraz, 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 teraz. Mam mnóstwo czasu. Przyjęcie, strzał po długim. Miał być po długim, no ale niestety widzieliście, że piłka trafia prosto w ręce bramkarza i też. Nawet nie miała takiej mocy, by Golkiper nie wiem miał to wypluć, cokolwiek, żeby sprawiło mu jakikolwiek kłopot. E, no to niestety nie wyglądało za dobrze. Ja troszeczkę ściszę grę, bo nie wiem, czy ona nie jest minimalnie za głośno. Teraz wydaje mi się po wykresach, że wszystko jest ok. No już widzimy, że długość atakuje prawą stroną. E, na szczęście dobrze odcinany przez jednego z naszych kolegów z obrony. Pytanie tylko. E, czy my tę piłkę jeszcze przejmiemy, bo oni sobie grają łatwiutko starzyński tutaj pyk, obraca się bez problemu. E, zostaliśmy 3 na 3 w ofensywie, więc tam zrobienie przewagi e, indywidualnej będzie kluczowe, jeżeli tylko e, wyłuskamy tę piłkę jako zespół. tiru teraz. Ja proszę o zagranie od bramkarza, oby było celne, było niezłe. E, wygrywamy tę główkę, e, no i teraz trzeba się już rozpędzić, trzeba szukać e, pojedynku biegowego. No, starałem się to zrobić, widzieliście? Ale to wypuszczenie piłki poniżej wszelkiej e, krytyki. Odcinamy, zamykamy, żeby tu nie można było grać. E, Sadlock nie może tego zrobić, no ale wtedy nikt nie pomógł w środku. Już Letniowski z ogromną łatwością e, może zdobywać kolejne metry. A co najważniejsze, może zdobywać kolejne sekundy, no bo to jest teraz e, w interesie e, ruchu chorzów. Zobaczcie, mam tu mnóstwo miejsca. Daj to jeszcze, daj to. Nie palę na pewno. Teraz fajne to zagranie. E, spróbujemy złamać do lewej nogi. Mam wrażenie, że bardzo obniżył się dribbling bez tego magnesu. Naprawdę odnoszę takie wrażenie, że, że mocno to czuć, bo ja w ogóle nie jestem w stanie praktycznie panować nad piłką. Ona jakoś skacze, odpada nam od nogi. E, zupełnie nie wygląda to tak, jak wyglądało. E, a też ja w sumie nie mam okazji do powershotów za dużych. I też zastanawiam się, czy te powershoty e, aż tak by charakteryzowały Robena. W sensie... Te powershoty musiały być czymś w stylu tego, co posiada Marcus Rashford eee, takim uderzeniem, po prostu z dystansu fajnym. Eee, wprowadźmy teraz. napastnika, no nie wyszło, nie wyszło zupełnie. Eee, I obawiam się, słuchajcie, że no, no właśnie nie wiem, czy to nie powinien być kolejny minusowy odcinek. Moim zdaniem powinien być. Dobrze, ktoś napisał w komentarzach, że tak naprawdę te minusy powinny wpadać, jeżeli nie osiągniemy oceny 6,5. A tego się nam nie udało zrobić, eee, więc jak najbardziej trzeba przyznać że to były złe zawody w wykonaniu Jak Jelonia wygrywa z Krakowią, to widzimy. Dwa plusy niestety przy okazji kariery dają zwykle minus, co widzimy tutaj. No i ja chciałbym zrobić jedną rzecz, a mianowicie w tej osobowości no, zmienić te powershoty. Ja tego troszeczkę nie czuję jednak. Wolę, żebyśmy wykorzystali to tutaj, to, to, to był lepszy archetyp mam wrażenie, e, czy tam playstyle, e, no i czekamy na mecz z Puszczą, e, wydaje mi się, że to jest dobre spotkanie na to, żeby e, wrócić do odpowiedniej dyspozycji liczę na to, że będziemy ten mecz mogli zagrać od pierwszej minuty, tak też się dzieje, zatem e, nie tylko wybijamy poziom, e, ale przede wszystkim, co najbardziej istotne, wracamy do podstawowej jedenastki i liczę na to, że będziemy w stanie tutaj pokazać się z jak najlepszej strony widzimy, kibice są gotowi, my jesteśmy Jesteśmy gotowi. E, Robenski w krótkim rękawku, ale nie tylko on jak widzimy. Mamy oddać, ale podamy celnie 7 razy. To jest dużo prostsze, to można sklepać nawet tak naprawdę w jednej, e, w jednej akcji. Jeżeli rywale do nas nie podejdą, to po prostu gdzieś z boczku można sobie e, te podanka, podanka nabić i tyle. E, zobaczmy, zobaczmy jak to będzie wyglądało się. Maszko już piłkę traci i nie proszę jeszcze o przerzut, teraz poproszę o zagranie przyjęcie, no już zdecydowanie lepsze widzimy, że dajemy sobie tą piłkę na ziemię, ale potem po co ja ten sprint kilknąłem to było totalnie bez sensu no i też, kurczę, no niestety to jest ten konflikt, o którym ja mówię futowo-karierowy, że zupełnie inaczej gra się tą jedną postacią, zupełnie inaczej to wszystko działa inaczej gra się futa i ci zawodnicy nawet niżej ocenieni po prostu grają w zdecydowanie inny sposób i tutaj muszę brać to pod uwagę, bo Trzeba być zdecydowanie bardziej ostrożnym, trzeba e, mieć tutaj takie podejście. No, myślałem, że może ten e, obrońca rywali popełni błąd. Chciałem tam fajnie przypresować, niestety nie wyszło. E, no, i już nasi przeciwnicy tutaj starali się coś e, z tyłu podziałać. Na szczęście. Nic im z tego nie wyszło. Poprosiłem o piłkę, ale musimy to wycofać, nie ma co się tam pchać. Natomiast mogłeś to oddać, nie zrobiłeś tego, ale jest przerwa pomiędzy rywalami. Możemy to zagrać w ten sposób, ale nasz napastnik popełnia błąd! Tutaj trzeba było zagrać to ze mną. Absolutnie to było do zrobienia, niestety nie wyszło. No i czekamy, jest Serafin, wypuszcza prawą stroną Bartosza, po raz kolejny Serafin, Teraz się maszko, za dużo miejsca miał rywal. To mogło się naprawdę źle skończyć, a my nie możemy tego wprowadzać, więc. No chciałem dać przerzut, ale to, że to tyle będzie trwało, absolutnie mnie zaskoczyło, ja muszę wrócić w ogóle na pozycję, nie, nie, nie mogę jakoś złapać w tym meczu e, tych przestrzeni, w których powinienem się poruszać, może to dlatego, że dużo było ostatnio z chłopakami grane wirtualne kluby i, i ciągnie mnie po prostu do tego środka, no bo jednak tamta pozycja jest dla mnie zdecydowanie bardziej e, naturalna, tu jednak... Teraz fajnie udało się złapać szerokość. Złammy do środka, super. Wprowadzimy naszego napastnika. To było naprawdę dobre podanie, ale już teraz musimy podciągać pod pole karne. Możesz to jeszcze dać. Fajna akcja kombinacyjna. Ja strzelałem i gościu mi zabrał piłkę, nie? Już miałem, ładowałem Fineskę po długim i gościom po prostu zabrał piłkę. No ale okej, okay, yy, przechwytujemy, fajnie tam podziałane. Yy, I teraz po prostu wjeżdżamy w pole karne. No nie wiedziemy, niestety nie wiedziemy. Yy, wracamy w takim razie na naszą pozycję. No chyba, że tu przyciśniemy razem, co nam się udaje. Odzyskujemy futbolówkę. No dobra, już jesteśmy w tym sektorze. Yy, to spróbujmy dośrodkowania. To była nieźle wrzucona piłka, yy, ale niestety. No napastnik uciekł od odpowiedzialności, a pomocnik nie był w stanie wygrać tego pojedynku. No to co? Wracamy powoli, trzymając L1 na naszą pozycję. Czy nie wracamy? Bo trzymamy L1. O, dopiero teraz wskoczyło. Wcześniej jakby nasz zawodnik nie chciał w ogóle e, się ruszyć. Cholewiak. E, tam widzimy rewala z szóstką. Cały dół mają wolny. Na szczęście nie wykorzystują tego przeciwnicy. E, w ogóle nie rozumiem rozłożenia taktycznego naszej drużyny. E, bo zobaczcie, ja trzymam L1, więc jestem tam, gdzie gra tego od nas wymaga. Natomiast e, gramy 3 na 2 w ataku. Ale to jest takie 3 na 2, że... No, jeden z nas spokojnie mógłby się cofnąć. Teraz ta piłka zobaczymy, czy wyskoczy gdzieś w nasz rejon. Niestety nie i Kuiper e, bardzo dobrze interweniował. E, a nawet nie będą nasi rywale mieli jeszcze jednego stałego fragmentu gry, bo sędziak wizże na koniec pierwszej połowy. No muszę powiedzieć, że nie jest to dobry mecz. To nie jest dobry mecz w wykonaniu jednej i drugiej drużyny, ale może teraz, bo otwiera się bardzo duża przestrzeń. -daję, dostajemy tę piłkę od razu. Cyk, dobre. Ehm, do, dobrze tu złapaliśmy ehm, I szczerze powiedziawszy liczyłem na tego typu sytuację W której będziemy mieli out albo coś Bo byłem tak osamotniony Że tu nie można było nic podziałać Ale teraz ehm, Robenski złamy do lewej nogi Próba uderzenia Ale przeczytał nas rywal Chociaż jeszcze się zrywamy Jest gol Słuchajcie jest gol z tej sytuacji ehm, Dużo farta Ale... Ale jest bramka, tak? To, to, to powinno być powodem do zadowolenia oczywiście. Eee, no niestety nie mamy tu bezpośredniego udziału i to jest kolejny mecz, który jak na razie idzie w kierunku... Minusowej formy, i to jest właśnie to, o czym mówiłem, słuchajcie, że wiadomym jest fakt w tych karierach, że przyjdzie czas, że będzie szło gorzej. Dlatego tak bardzo trzeba cisnąć w momentach, w których idzie, żeby mieć te upgrade'y po prostu, żeby żeby je wykorzystywać. tiru nie zagrał do mnie wtedy, ale może zagrać teraz. Ładnie sobie poklepmy tutaj, nabijmy trochę te podania, a poza tym poirytujmy rywali, zmieńmy stronę, nie doleci to. No niestety się masz, przechwyt. Eee, i, I chciałem tutaj poirytować rywali, zmienić stronę, przenieść ciężar gry. No ale ciężar to powinien włożyć na swoje nogi Robęski, żeby te, te, żeby te podania były mocniejsze. Bo to. No bo to było po prostu słabe. Łapiemy szerokość, ale nie proszę o podania. W zasadzie nie tyle będę łapał szerokość, co tutaj wejdę sobie w strefę. Pomiędzy, środkowym, pomiędzy bocznym pomocnikiem, a bocznym obrońcą. To zresztą widać dobrze na radarze. Tę grę w półprzestrzeni. Teraz próbę wyciągnięcia przeciwnika. Zobaczmy, poprosiłem o zagranie za plecy. Dobre to przyjęcie, ale nie możemy uciec rywalowi. Teraz się to fajnie udało zagrać. Kopczyński, jestem jeszcze do gry. Mógł to Miguel dać piętą. Gdyby tak było, no to wtedy... Nie powiem, że byłby pewny goal, ale na pewno mielibyśmy doskonałą okazję do tego, żeby uderzyć, żeby podwyższyć rezultat tego e, spotkania. Tak, e, czekamy na to, co wydarzy się tutaj dalej. Siemaszko, e, my musimy odciąć tę prawą stronę, e, patrząc z naszej perspektywy. Sołowiej, e, Wojcinowicz. teraz podejść, podejdź, podejdź, podejść. fajnie, fajnie, fajnie. E, staramy się tutaj na pewno wprowadzać dyskomfort w ich rozegraniu. Nie powiem, żeby to był jakiś e, niesamowity press. Natomiast podoba mi się to, że jesteśmy w stanie tutaj w miarę im przeszkodzić w tym wszystkim. To wybicie tylko teraz trochę na e, alibi. E, no i zobaczmy. Ja staram się tutaj podejść, pomóc gdzieś przypresować. Zróbmy może to w ten sposób, panowie. Powinno być łatwiej w tym momencie. E, no i świetnie. E, nasz obrońca jeszcze tutaj tę piłkę utrzymał przy linii doskonale. Poprosiłem o to podanie, bo liczyłem, że właśnie ono skończy się nabiciem, e, tak jak w tej sytuacji. E, dobra, ryzyk fizyk. No, i to, był dobry, to było dobre ryzyko, bo. E, no, bo udało nam się tutaj dobrze ten, tę piłkę przerzucić. Okej, okay, zobaczmy. Zagranie nie wiem do kogo, ale bardzo dobre. E, my od razu do środka. E, wyszedł do tego nasz napastnik. E, teraz pa, paliłem chyba. Tak jest. Ja nie chciałem tej piłki, bo. Bo, bo widać było, że paliłem, no i zostajemy zdjęci przez naszego trenera, który raczej nie będzie zadowolony z postawy w tym meczu. Oczywiście zwycięstwo to jest duży plus, no ale to jest kolejne spotkanie, po którym ja muszę sobie wpisać minus, e, więc tu naprawdę z tych zaległości będziemy się długo odkręcać e, i nie wiem, czy nasza overroll jeszcze będzie miał w ogóle szansę wzrosnąć w ekstraklasie teraz widzimy, e, że mamy długą przerwę która fatalnie wpływa na naszą w ogóle postawę w meczu, znaczy postawę, na naszą e, pozycję w drużynie, no to jest coś absurdalnego, że my w tym momencie nie możemy trenować, to nie jest tak, że ja nie chcę trenować my nie możemy trenować, zatem przez to że jest przerwa, zaraz stracimy miejsce w składzie, mamy rozwój powiadomienia kariera nic nie mogę zrobić, słuchajcie, nie? No to jest rozwiązane po prostu totalnie bez sensu. Jakby nie, nie rozumiem zupełnie, co miało za tym stać, ale. St no muszę powiedzieć, że jest to. Jest to głupota totalna. No dobrze, patrzymy na to, co możemy zrobić. Wydaje mi się, że dokonamy pierwszej inwestycji. Kupujemy sobie w takim razie nowoczesny materac hybrydowy. E i tam na tym materacu będzie się cała magia, w sensie regeneracja, bo to jest naprawdę magiczny proces, że e, sen jest w stanie tak bardzo człowieka uzdrowić. Natomiast magicznym procesem jest też to, że z zawodnika e, topowego swojej drużyny spadamy teraz na łeb, na szyję, bo e, przez przerwę nie mogliśmy tutaj pracować. No jest to absurdalne. E, jest to po prostu głupie. No nie da się tego inaczej określić, jak po prostu, że jest to głupie, bo wchodzimy w 80. Drugiej minucie Otwiera nam się co prawda przestrzeń na jeszcze jeden styl gry Więc tę przestrzeń rzecz jasna e, Wykorzystamy Natomiast e, O damy ją sobie tutaj w Triwele w, w zagranie fałszem Bo to nam się może przydać szczególnie przy e, Ewentualnej próbie dośrodkowania e, Z tej prawej strony żeby nie szukać e, Tak prawej strony żeby nie szukać tej e, Nogi e, prawej No bo wiemy jak jest Teraz spróbujmy zobaczyć jak to zadziała Zadziałało nie najlepiej, bo nie zadziałało w ogóle, ale yy, złapaliśmy tutaj aucik, cyk, super, spróbujmy. To nie było zagranie z fałszem, ale ogólnie było to zagranie niezłe. E, jeszcze wycofamy, bo e, kliknąłem podanie w momencie podania. Nie chciałem zmieniać tego fake shot'a, e, więc wolałem po prostu tę piłkę wycofać. Natomiast teraz musimy tutaj pomóc trochę. E, Robenski, ale Makuch się wystraszył. Tu wiedział, że nie wygra tego pojedynku biegowego, wiedział, że tam nie ma w co się ładować w ogóle. E, więc cieszy mnie oczywiście fakt, że udało nam się tę stronę odciąć. Natomiast tu już zaufałem naszemu bocznemu obrońcy, że on przyjdzie. Nie przyszedł. No i nasz bramkarz musiał naprawdę wykazać się e, refleksem przy tej interwencji, ale zrobił to. Bardzo dobrze. Czy ktoś w ogóle do tej piłki ruszy? Czy ziomal sam sobie będzie musiał podać i sam będzie musiał do tego pobiec? Wyglądało to wyjątkowo dziwnie. Dobra. E, jest e, zmiana strony. Ja byłem tam, gdzie trzymałem L1. Nie rozumiem czemu tak było, ale tak było. E, że, że gra chciała, żebyśmy kryli środek, gdzie nikogo e, nie mieliśmy. Schodzę tu, bo i tak tę piłkę ewentualnie przetna. A tak jest szansa do kontry. Ehm, dobre to zagranie. Ehm, no i teraz. Fajnie by było móc się rozpędzić. Goni nas Rywal 1. Ehm, już podszarpuje, ale nie może dogonić. Robenski ehm, wpada w pole karne. Robenski, lewa noga. Wow. No i jakość tego zagrania była. Powalająca. Eee, no nic, eee, czekamy w takim razie na dalszy rozwój wypadków, ale powiem szczerze, no byłem przekonany, że ja to daję przy słupku taką, wiecie, delikatny, e, delikatną pasóweczkę, no a był, było to coś, no absurdalnego, co się tu wydarzyło, no niestety, szkoda, eee, no i Robenski teraz, zagranie do środka, całkiem niezłe, Kopczyński. Daj tu, daj tu, daj tu, daj tu. Jezus, Maria, jaki ten napastnik jest dramatyczny. W sensie, ja życzę mu jak najlepiej w rzeczywistości, bo wierzę, że jest no, przyzwoitym piłkarzem. Ale ta postać w grze to jest po prostu totalnie. Totalny dramat. To jest najgorszy piłkarz, którego pamiętam, od czasów Leno, w jednej z karier zawodnika, gdzie cokolwiek nie leciało w niemieckiego golkipera, to po prostu wpadało i to w takie po prostu najgorsze taśtasie. A tutaj, no naprawdę, ten napadzior gra bardzo, bardzo źle, ale teraz Robenski prosto w środek. Ja nie wiem, wyginam tą gałkę, tak, że ja myślę, że to poleci w ogóle w trybuny boczne. A to wszystko leci w środek, ale dobra. Mamy jeszcze jedną okazję. Robęski! No to już było zdecydowanie ciekawsze uderzenie, choć znów e, w środek. Dobra, mamy możliwość. E, różnego. To wydaje się, że idzie całkiem nieźle. No, składał się do tego fajnie nasz kolega z zespołu. Ja poprosiłem o zagranie tutaj. Przyjęcie. Dośrodkowanie na naszego napastnika e, wyjęte przez rywali, ale fajnie. Jeszcze to zbieramy. Jeszcze raz będziemy mieli okazję do tego, żeby podać. Albo utrzymać piłkę w boisku i zagrać w ten sposób Robęński! Ależ tam udało się poczarować przy tej linii. E, no i to mi się podoba. Dobra, dajmy sobie to w ten sposób, trochę bardziej e, płasko i mocno. Zobaczmy. To powinno pójść zdecydowanie ciekawiej. Poszło świetnie, ale nawet w kozio wpuścił nasz kolega tę piłkę jednak ta nad bramką no ale jest plus jest przebłysk i to mi się podoba ehm, o tyle że dostajemy tutaj e, ocenę powyżej 7 więc przynajmniej nie gramy na minus natomiast jest to ciężka zima dla Robenskiego ehm, to trzeba sobie jasno powiedzieć trzeba czekać na powrót do podstawowego składu e, ale podoba mi się e, podoba mi się to że, że, że ten kierunek nowy wyznaczyliśmy bo wydaje mi się on być ciekawym natomiast ciekawy jestem ja e, nie agent tak agent jak to wygląda jeśli chodzi o dalsze nasze możliwości, przede wszystkim możemy poprosić o podwyżkę, bo zobaczcie, te cele i tak mamy spełnione. Tutaj możemy zarabiać naprawdę duże pieniądze, ale wydaje mi się, że w pierwszym klubie nie będziemy szli tak pazernie po pieniądze. E, natomiast patrzymy na naszą drogę. No i tych bramek spoza pola karnego nam brakuje. E, natomiast patrzymy na kluby zainteresowane i wśród nich pojawia się, słuchajcie, Granada. Pojawia się Luton Town. Powiem szczerze, to jest zespół co najmniej interesujący. Twende e, nas nie interesuje, bo oni grają gegen Pressem. No i Granada też nas nie interesuje, bo to jest styl zrównoważony, aczkolwiek jedna bramka z woleja. E, no i już ewentualnie możemy do Hiszpanii się przenosić, więc jest to jakiś tam pomysł. Natomiast Luton Town no kusi bardzo. To jest zespół, który no, działa na wyobraźnię ze względu na to oddanie kibiców ze względu na e, no też na to, w jakiej jest lidze, prawda? Ale to, czy przeniesiemy się do luton, jak dalej będzie wyglądała kariera naszego o tym przekonacie się w kolejnym odcinku. A za dziś bardzo Wam dziękuję.